Cześć, witam w 41. odcinku historii winy napisanej. Dzisiaj będzie po prostu nieco sennie. Zapraszam. Witam ponownie. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest płyta Sen Edyty Bartosiewicz, nagrana i wydana w roku 1994. Pracy nad tym odcinkiem korzystałem przede wszystkim z wywiadów, zarówno tych mówionych, jak i tych pisanych. Dodatkowo, tradycyjnie, piosenka musi posiadać tekst i muzykę, gdzie jest historia utworu Sen oraz encyklopedia polskiego rocka. Rok 1994 w muzyce rockowej na świecie to m.in. debiut zespołu Oasis. Definitely Maybe nie przyniósł tych największych hitów, ale był najszybciej sprzedającym się debiutem na Wyspach Brytyjskich. Ten rekord pobili dopiero Arctic Monkeys 12 lat później. W tym samym roku swoją trzecią płytę wydał zespół Pearl Jam. Vitalogy jest bardziej zróżnicowanym albumem niż dwa poprzednie. Z jednej strony mamy tutaj eksperymenty w stylu utworu Bugs, z drugiej strony mamy też dzisiaj już nieśmiertelne melodie w takich balladach jak Better Man czy Immortality. Zresztą ten drugi numer to jest hołd, jaki złożył Vader Kurtowi Cobainowi, który, przypomnę, w roku 1994 odebrał sobie życie. No i w roku 1994 wyszedł koncert Jimiego Hendrixa, który zagrał na festiwalu Woodstock w roku 1969. Koncert pamiętny, koncert, który był swego rodzaju podsumowaniem w tej całej epoki, tego okresu hipisowskiego w Stanach Zjednoczonych. No i koncert, na którym Hendrix pozwolił sobie na własną interpretację hymnu Stanów Zjednoczonych. Dlaczego Edyta Bartosiewicz? Dlaczego płyta Sen? Bartosiewicz jest przedstawicielką całej sceny kobiecej odsłony polskiego rocka w latach 90., w połowie lat 90. No i w mojej ocenie spośród tych wszystkich pań w tamtym czasie przynajmniej była najbardziej twórcza, najbardziej przebojowa, ale też chyba najbardziej sprecyzowana co do rockowego kierunku. Natomiast płyta Sen to jest początek jej wielkiej kariery i pierwsze poważne, nieśmiertelne dzisiaj przeboje. Jeżeli chodzi o hymny państwowe, to nasz hymn również wykonała Edyta, na szczęście nie Bartosiewicz, a Górniak. No i to jest w jakiś sposób symptomatyczne, że po 20 latach ja i zapewne wielu kibiców piłki nożnej nie mogą zapomnieć tego wykonu przed meczem Polska-Korea Południowa w ramach Mistrzostw Świata w piłce nożnej w 2002 roku. Na szczęście Edyta Bartosiewicz nie ma na swoim koncie takiej sytuacji, ma za to wiele innych sytuacji, które są dużo bardziej optymistyczne, które dużo lepiej się wspomina. Jej początki wcale nie były takie oczywiste. Owszem, jako dziecko już dużo śpiewała, występowała na różnych akademiach. W czwartej klasie szkoły podstawowej dostała w prezencie gramofon, tata jej kupił gitarę, ale na początku chyba bardziej interesował ją sport. Najpierw łyżwiarstwo szybkie, a potem siatkówka, którą trenowała 10 lat. I przyznaję, że gdyby była 5 cm wyższa, to raczej poszłaby w tą stronę. Również po liceum nie była jeszcze do końca przekonana, co ma robić. Poszła do szkoły głównej planowania i statystyki. Dzisiaj to jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie na Wydział Handlu Zagranicznego, ale jak sama przyznaje, poszła tam tylko i wyłącznie dlatego, że przyszli tam jej znajomi z liceum Kopernika. No, przez to nie przykłada się specjalnie do nauki i tak naprawdę tych studiów nie skończyła. W roku 87 wyjechała do Londynu i też przyznaję, że to był taki moment, kiedy jeszcze nie wiedziała, co chce, w którą stronę chce pójść. Grała już wtedy, występowała już wtedy w zespole z Mińska Mazowieckiego. W stolicy Wielkiej Brytanii pracowała jako sprzedawca, aczkolwiek największą frajdę sprawiały jej występy w metrze razem ze znajomymi. Gdy wróciła do Polski, no to właśnie wtedy zdecydowała się, że jednak ta muzyka będzie dla niej najważniejsza. Jeżeli chodzi o studia, to zaliczyła wszystkie przedmioty, ale już nie napisała magisterki. Natomiast dołączyła do zespołu Staff.
Był to rok 1988, kiedy dołączyła do chłopaków, zmienili nazwę na Holoi Poloi, co podobno w starogreckim języku ma oznaczać całe mnóstwo. I pod tym szyldem wystąpili m.in. wzięli udział na Mokotowskiej Jesieni Muzycznej. W roku 1990 wydali płytę Big Beats i kiedy przesłuchałem tej płyty, to rzeczywiście czuć tam bardzo mocno wpływy zachodnie. Z jednej strony Prince'a lat 80., z drugiej strony Roxette. Sama Bartosiewicz wspomina, że to była bardziej muzyka, to były bardziej utwory niż piosenki. Jej twórczość nie była akceptowana przez kolegów, uważali, że jej propozycje są zbyt banalne. Płyta w sumie dosyć ciekawa, nawet wyszła na winylu i jest nawet dostępna na Allegro, wydały ją Polskie Nagrania, natomiast nie przebiła się i po tym wydaniu, niedługo później, zespół Holoi Poloi zakończył karierę. Ostatnio, w ostatnich wywiadach, Bartosiewicz twierdzi, że nawet chłopaki coś tam przebąkiwali, jacyś koledzy z zespołu, że może by zrobić jakiś taki projekt. Na ostatnim koncercie w Warszawie w roku 21 nawet wystąpili jako Holoi Poloi tam chyba w jednym czy dwóch kawałkach, natomiast no jak na razie nie bardzo słychać o jakichś konkretnych planach, chociaż na przykład Szymon Majewski bardzo by chciał ten zespół słyszeć na żywo i sam by mu też dosyć zainteresowany. Co istotne, płyta Big Beat jest w całości w języku angielskim. Bartosiewicz przyznaje, że wtedy nie bardzo miała przekonanie do tego, że potrafi pisać po polsku. I dzięki temu w sumie ta muzyka brzmi naprawdę zachodnio. Tak, no, gdybym nie wiedział, że jest to polski zespół, to pewnie bym stwierdził, że to być może nawet zespół brytyjski, ewentualnie z wokalistką słowiańskiego pochodzenia. W roku 1991 wzięła udział w sesji nagraniowej do płyty Waglewskiej Grażonie. Była to płyta solowa Wojciecha Waglewskiego, którą dedykował swojej żonie Grażynie. Bartosiewicz mamy tutaj w dwóch numerach. Numer 3, Her Melancholy, to jest utwór, do którego sama napisała słowa i sama zaśpiewała. Natomiast drugi utwór, wcale mi się słowa nie posplątywały, jest to duet z Wojciechem Waglewskim. Bardzo udany projekt i bardzo ważne wejście Bartosiewicz w profesjonalne granie w głównym nurcie. Waglewski, przypomnę, to już wtedy był dosyć znany i poważany muzyk. Znowu tu w las. I na łuk, celując w nas. I choć twe słowa plączę drzwi, nieco się zgubiłeś. W sekrecie jednak wyznam ci, że trochę w roku 1992 wychodzi pierwsza solowa płyta Edyty Bartosiewicz, Love. Jest to płyta utrzymana w takim klimacie, który w sumie najlepiej można określić jako hołd dla Joni Mitchell i Kate Bush. 10 całkiem przyjemnie brzmiących piosenek, w których słychać dwie podstawowe cechy Edyty Bartosiewicz. Melancholię w głosie i akustyczną gitarę.
Nie ma tutaj utworów, które by się jakoś specjalnie wyróżniały. Nie ma tutaj tych największych przebojów Edyty Bartosiewicz. Natomiast jest kilku naprawdę wybitnych gości. Po pierwsze Jan Borysewicz i Krzysztof Ścierański. Ich obydwu zapewne ściągnął na tę sesję Rafał Paczkowski, producent płyty. A znał ich, ponieważ z obydwoma pracował przy płytach Obywatela GC. W trzech albo czterech utworach, możemy usłyszeć wybitnego perkusistę jazzowego Cezarego Konrada. Warto może tutaj dodać taką ciekawostkę, że Bartosiewicz w świecie muzycznym znana była ze swojej apodyktyczności i takiego bardzo mocnego przekonania o tym, co chce osiągnąć. I jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Borysewicz ma naprawdę rozpoznawalny styl, a na tej płycie wcale go tak mocno nie słychać, to jest to najlepszy dowód, że nawet tak potężny zawodnik jak Jan Bo, no musiał się młodej wokalistki i autorki słuchać. Płyta Love nie przyniosła jeszcze Edycie Bartosiewicz sławy, natomiast przyniosła uznanie zarówno wśród publiczności, gdzie na przykład w Jarocinie w 1992 roku była bardzo dobrze przyjęta, jak i w przypadku branży, co przejawiło się tym, że dostała nagrodę bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Ciekawostką jest to, że podpisała kontrakt publishingowy z brytyjską wytwórnią Chrysalis, co w Polsce oczywiście było odbiło się ogromnym echem. Natomiast jak potem sama tłumaczyła, to był tylko kontrakt publishingowy, ponieważ, czyli mówiący o dystrybucji płyty, publikowaniu jej. Natomiast nie udało jej się znaleźć wytwórni na zachodzie, która by chciała tą płytę wydać, mieć w swoim katalogu. Co zaowocowało, że kolejna płyta, a więc płyta Sen, wyszła w Polsce. Zanim jednak doszło do jej wydania, Edyta Bartosiewicz zadebiutowała na szczytach list przebojów w październiku 1992 roku. Zaistniała dzięki utworowi Jedwab zespołu Róże Europy. Śpiewa tam chórki. Natomiast w lutym 1993 roku weszła na szczyty przebojów jako współśpiewająca razem z Kasią Nosowską w utworze Moja i Twoja Nadzieja zespołu Hej. No i to jest właśnie ten moment, którym warto zauważyć, że ta połowa lat 90., właśnie lata 93, 97 czy nawet do 2000, to były lata, w których może nie dominowały, ale bardzo silną reprezentację na polskiej scenie rockowej miały kobiety. Edyta Bartosiewicz i Kasia Nosowska, ale do tego Kasia Kowalska, Agnieszka Chilińska, Anita Lipnicka i Ania Ortodoks. Każda z nich w swoim stylu, niektóre zespołem, niektóre solowo, ale rzeczywiście to był chyba najbardziej kobiecy czas na polskiej scenie rockowej, albo może po prostu muzycznej. Naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Nic, naprawdę nic nie pomoże,
jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Jeszcze w roku 1993 Bartosiewicz wystąpiła razem z Hejem na koncercie akustycznym, który był transmitowany w telewizji. I to najlepiej pokazuje, że faktycznie już była osobą rozpoznawalną, no a tak jak powiedziałem, jeszcze nie super popularną. Tą popularność miał jej zapewnić dopiero właśnie drugi album Sen.